Kowalski w wywiadach oznajmił również, że początkowo miał zmierzyć się z Marcinem Neimanem, lecz ten się przestraszył. Nie trzeba było długo czekać na odpowiedź Neimana, który za pośrednictwem swojego kanału YouTube zaprzeczył wersji zdarzeń Murańskiego, oznajmiając, że nigdy nie odmówił walki. Co ciekawe, Neiman nadmienił, że on tak czy inaczej zawalczy w grudniu i mimo... Czy właśnie, mi się wydaje, że jedyna ciekawa walka teraz Jacka, no to by była z Neimanem. Tylko, że Fame nigdy, to znaczy tak mówią, nie, że nigdy Neiman nie dostanie walki w Fame'ie. Więc teoretycznie Jacek tak czy siak i tak by opuszczał Fame. Bo wiem, że inna federacja chce zorganizować tą walkę, nie? I Fame mimo wszystko mówi, że Neiman nigdy, na Neimana się całkowicie pogniewali za tego kopniaka. z Don Cassio. Więc tak czy siak Jacek wychodzi na to, żeby opuścił Fame. Ale ja to w ogóle nie wiem, jak jest ze zdrowiem teraz u Jacka. Bo podobno wylądował gdzieś tam z tą nogą, jakieś problemy były, tak? Tylko się zastanawiam, jak wy myślicie, kto by wygrał taką walkę? Muran, Neiman. Bo z Neimanem jest tak, że ja mam wrażenie, że on tylko wychodzi po hajs. Że dostaje jakieś uderzenie i o Jezu, Jezu, ale mnie to zaskoczyło. Nie widziałem tego ciosu. No, nie widziałem tego ciosu. A wiesz, co to znaczy? Wiesz, co to znaczy, jak nie widziałem tego ciosu? Że już pora kończyć karierę. I ja to słyszę, kurwa, od kilku lat. I właśnie jestem ciekawy. Bo jeżeli Neiman tak chce zrobić walce z Muranem, to weź, Marcin, tego nie rób, nie? Bo jak Muran ciebie pokona, to tak zbudujesz go na nowo. Więc dobrze się zastanów, Marcin. Dobrze się zastanów, nie? Bo jak masz wychodzić, tylko przegrać, to nie rób tego.